Czy Morawiecki może usłyszeć zarzuty? 3 śledztwa prokuratury dotyczące premiera i jego najbliższych współpracowników. Czy to koniec kariery politycznej naszego premiera? Jakie są te zarzuty? Oraz jaka jest jego odpowiedź? Amerykanie biją na alarm. Jedna z wysp dosłownie znika pod wodą, a to skutek ponoć zmian klimatu i podnoszenia się poziomu wód w oceanach. Ale co mają zrobić mieszkańcy zagrożonego terytorium? Zachód nie ma takich planów. Tak zapewnił Scholz Putina, że nie musi się obawiać. Niemiecki kanclerz rozmawiał z rosyjskim prezydentem o sytuacji na Ukrainie i relacjach z NATO i już wywołał niezłą burzę. Airbus z awarią silnika. Samolot pasażerski musi zawrócić na lotnisko w Hamburgu. Na pokładzie było ponad 200 osób, w tym Polacy. A jak doszło do tej awarii? Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa na kanale Bądź na Bieżąco. Jeśli jesteście naszymi stałymi widzami, to z pewnością wiecie, że nowe materiały pojawiają się o 6.30 i 18.00. Jeśli nie, to zapraszam Was właśnie na te 2 godziny. Tak się składa, że algorytmy zarówno YouTube'a, jak i Facebooka patrzą głównie na tą 1 godzinę od publikacji materiału. No i jak tam jest wiele wejść, no to wtedy też chętniej rozpowszechniają nasze materiały. Dlatego już teraz zapraszam Was na kolejne materiały. Właśnie o 18.00 i 6.30, jak tylko dostajecie powiadomienie na telefon lub przeglądacie sobie YouTube'a czy Facebooka i wyskoczy Wam miniaturka, serio, byłoby mi bardzo miło i byłoby to dla nas mega pomocne, jeśli byście po prostu kliknęli w to. No i nawet jeśli nie macie teraz akurat czasu obejrzeć, niech to leci w tle, później obejrzycie sobie raz jeszcze, ale samo to kliknięcie i obejrzenie będzie działało naprawdę spoko. Serio, bardzo dziękuję Wam za to, że z nami jesteście. Lećmy z pierwszym tematem. Ale de facto mówisz, że jego zdaniem, czyli zdaniem prezesa Kaczyńskiego, Polacy są głupi. Tak? Bo to tak mniej więcej... No, znaczy ci, którzy nie są zapisem. W sprawie tak zwanej afery e-mailowej, czyli wycieku e-maili ze skrzynki byłego szefa kancelarii Michała Dworczyka, prokuratura wszczęła 3 śledztwa. Jedno z nich może doprowadzić do postawienia zarzutów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego najbliższym współpracownikom, podaje Gazeta Wyborcza. Chodzi o postępowanie o sygnaturze 3041-1.119.2022 w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych wykorzystujących prywatne skrzynki poczty elektronicznej do wykonywania zadań służbowych. Prokurator Dariusz Barski, który poinformował o sprawie, nie chciał udzielić więcej szczegółów. Jak podaje Gazeta Wyborcza, jest zaufanym człowiekiem ministra Zbigniewa Ziobry. Śledztwami objęci są premier Mateusz Morawiecki, kilkoro ministrów i doradców premiera. Gazeta Wyborcza informuje, że interpelację w sprawie śledztwa złożyła w lipcu posłanka Hanna Gill-Piątek. Jak sama mówi, nie spodziewała się tak szybkiej odpowiedzi. Chciałam po prostu sprawdzić, co się dzieje z tą sprawą, tak jak z wieloma innymi, które kiedyś wszczynano i potem opinia publiczna o nich zapominała. Zdaniem posłanki śledztwo ma charakter polityczny. W tym wypadku Ziobro daje sygnał, że w każdej chwili może uruchomić proces, który pogrąży ekipę Morawieckiego, ocenia w rozmowie z Wyborczą. Od początku czerwca 2021 roku w internecie pojawiały się zrzuty ekranu mające pochodzić z prywatnej skrzynki pocztowej Michała Dworczyka, a także innych polityków czy działaczy związanych z obozem władzy. 9 czerwca 2021 roku szef KPRM oświadczył na Twitterze, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę e-mail i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Od tego czasu w sieci pojawiały się nowe wiadomości z konta e-mail Michała Dworczyka, publikowane przez portal Poufna Rozmowa. Wśród nich znalazły się prawdopodobnie poufne informacje dotyczące uzbrojenia polskiej armii, zdradzające szczegóły negocjacji z innymi państwami w zakresie obronności, a także wewnętrzne konwersacje najbliższego otoczenia Mateusza Morawieckiego, w tym te z udziałem jego samego. Z e-maili publikowanych przez poufną rozmowę pochodziły informacje m.in. o związkach obozu władzy z dziennikarzami czy planowanej nagonce na osoby LGBT, zdrajcą, mordercą jego brata z mównicy sejmowej kierował to do nas, więc... Kanalią. No i proszę, niedawno wychodziły smaczki na Bidena i Trumpa, a teraz na polski rząd.
Nie tak dawno temu w centrum uwagi znalazła się sprawa tak zwanej afery mailowej, nie? A teraz do tego doszły nowe oskarżenia. Jak się okazuje, siostra premiera Anna Morawiecka była oskarżana o pracę na fikcyjnym etacie w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Premier bronił jej, zapewniając, że wykonywała realną i rzetelną pracę nad projektem uzdrowiska dla Trzebnicy. Ciekawe, co? Premier Morawiecki jest również oskarżany o wprowadzanie programu 800+, co według niektórych ekspertów może spowodować wzrost inflacji w Polsce. Premier jednak temu zaprzecza, jest pewien, że koszt wprowadzenia takiego programu został uwzględniony w budżecie na przyszły rok, no ale proszę was, to nie są pierwsze takie czyny naszego rządu czy innego rządu, no i zawsze wiemy, jak to się odbija, to nie jest jakaś czarna magia, oni doskonale wiedzą, jak to się skończy, w dodatku pompując ciągle drukowany hajs i pożyczany hajs, a Polska się zadłuża w takim ekspresowym tempie jak jeszcze nigdy. Polska polityka znowu dostarcza nam tematów do rozmów, jednak ważne jest, żeby pamiętać, że za każdą taką kontrowersją, a za każdym atakiem politycznym kryje się coś prawdziwego, ta gra o władzę i wpływy. I choć można by się śmiać z politycznych potyczek, to jednak warto pamiętać, że to my, obywatele, w końcu ponosimy konsekwencje decyzji tych polityków i warto by było pokazać im, jeśli jesteśmy niezadowoleni. Następny temat. Małe, nisko położone społeczności, takie jak wyspa Tangier, stoją w obliczu niepewności co do tego, czy ich miejsce zamieszkania nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Wyspa tonie, a jej mieszkańcy tracą nadzieję na działania władz. Podaje The Wall Street Journal. Wall Street Journal zastanawia się, kiedy wyspę zupełnie pochłonie woda, jak bardzo globalne ocieplenie zniszczy inne tego typu osady oraz co można zrobić, aby je uratować. Portal Utop News pisał jakiś czas temu, że trwają obecnie badania mające na celu sprawdzenie, czy plan wzmocnienia znikającej wyspy pośrodku Zatoki Chesapeake jest w ogóle wykonalny. Mieszkańcy stoją w obliczu niepewności co do tego, czy prawodawcy będą działać w celu ochrony ich domów. Wyspa Tangier w Wirginii straciła około 2/3 swojej masy lądowej od 1850 roku. Badania szacują, że to, co pozostało, stanie się niezdatnymi do zamieszkania terenami podmokłymi około 2050 roku, jeśli nic nie zostanie zrobione, donosi serwis. Dwie rzeczy sprawiają podwójne kłopoty ponad 400 mieszkańcom wyspy. Ciężkie lodowce z epoki lodowcowej, które kiedyś obciążały ląd na północy, spowodowały podniesienie się powierzchni wokół Zatoki Chesapeake. Odkąd ustąpiły lodowce, ziemia, która kiedyś była wypiętrzana, powoli tonie. Ponadto poziom mórz podnosi się, co dodatkowo pogłębia wieloletnie problemy Tangeru z powodziami i erozją. Czytamy. Według dziennikarzy serwisu Utop News, osad, który regularnie wydobywa z okolic wyspy, grupa inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych pozostaje tuż przy brzegu niezamieszkanej części wyspy zwanej Aparts. Okazuje się, że jest on ostatecznie wypłukiwany, co wskazuje na trudności utrzymania się wyspy na powierzchni. Teraz korpus zaczyna badać, czy ma sens budowanie trwałej struktury, która utrzyma osad na miejscu. Zespół udał się do Tangeru, aby przelecieć dronem nad Aparts i zdobyć najnowsze i najlepsze informacje z pomiarów fizycznych. Mówi Kit Lockwood, szef działu zasobów wodnych w okręgu Norfolk Korpusu Inżynieryjnego Armii dla portalu. Na początku tego roku senator demokratów Tim Kaine i Mark Warner z Wirginii zabezpieczyli $300,000 z pieniędzy federalnych na przeprowadzenie tych badań. W ramach działań uruchomiono drona. Eksperci liczą, że korpus będzie mógł pracować nad inżynierią, projektowaniem i udzielaniem pozwoleń dla konstrukcji w 2024 roku oraz ukończyć budowę w 2025 roku. W
Wyspa Tangier tonie, a jej mieszkańcy czują się opuszczeni przez rząd. Nie mogę się powstrzymać od porównania do naszej sytuacji w Polsce. Ile razy widzieliśmy ludzi, którzy tracili dobytek życia w wyniku powodzi, a jednak nadal nie mamy żadnego skutecznego systemu przeciwpowodziowego. Czy my również mamy czekać, aż nasza ziemia zostanie wchłonięta przez wodę? Oczywiście będzie to jak najbardziej dużo dłużej terminowe, no ale jednak jest to realne, bo powodzie też w Polsce mieliśmy. Często z przyczyn czysto prywatnych, takich chociażby jak Czesi, pamiętacie. Problemy klimatyczne oczywiście dotyczą wszystkich, niezależnie od granic państwowych, ale jeśli nawet Stany Zjednoczone mają problem z ochroną swojego terytorium, to co nas czeka w przyszłości? Bo nie chciałbym być jakimś prorokiem zagłady, ale czasami trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i musimy działać teraz, zanim będzie za późno, bo to nie jest kwestia polityki czy pieniędzy. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Przenieśmy się do Niemiec. Und mittendrin statt nur dabei der Bundeskanzler höchstpersönlich. Bei rund 30 Grad in Berlin stellt sich Olaf Scholz im Ehrenhof seines Amtssitzes den... Prezydent Rosji Władimir Putin bardzo się boi, że Zachód zamierza obalić jego reżim, ale nie ma takich planów, powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Nie planujemy zmiany reżimu w Rosji, stwierdził Scholz. Jak dodał, tylko sam Putin jest odpowiedzialny za swoją dyktaturę. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec zwrócił uwagę, że prezydent Rosji będzie musiał żyć z Unią Europejską u boku, jako wspólnotą otwartych społeczeństw, liberalnych demokracji i w pewien sposób mieć nadzieję, że wolność nie jest wirusem. Scholz obiecał też, że będzie dążył do tego, aby Niemcy nie zostały bezpośrednio wciągnięte w trwającą półtora roku wojnę na Ukrainie. Moim pragnieniem jest temu zapobiec. Dlatego na przykład na Ukrainie nie ma żołnierzy niemieckich i nie będzie, oświadczył. Niemiecki minister finansów Christian Lindner powiedział podczas wizyty w Kijowie 15 sierpnia, że Republika Federalna zamierza przeznaczać do 2027 roku 5 miliardów euro rocznie na wsparcie militarne dla Ukrainy. Teraz rozmawiamy z Ukrainą nie jako kraj darczyńca, ale jako kraj partnerski, przekonywał Lindner podczas wspólnej konferencji prasowej z ukraińskim ministrem finansów Siergiejem Marczenką. Lindner tłumaczył, że decyzję o rocznej alokacji 5 miliardów euro musi jeszcze zatwierdzić niemiecki parlament. Dodał, że od początku wojny na pełną skalę pomoc Niemiec dla Ukrainy wyniosła 22 miliardy euro. Niemiecka prasa, powołując się na wyliczenia ekspertów, zwraca uwagę, że rząd Republiki Federalnej Niemiec wyolbrzymia wielkość i znaczenie własnej pomocy dla Ukrainy, a rzeczywista wysokość wsparcia, jakiego Berlin udziela Kijowowi, jest znacznie niższa w porównaniu z działaniami innych państw. So öffentlich diskutiert worden ist, aber wir werden nichts daran ändern, dass wir Stück für Stück all die wichtigen Entscheidungen treffen, damit unser Land eine gute Zukunft hat. Rząd Scholza obawia się, że Ukraińcy wykorzystają niemieckie rakiety do ostrzeliwania terytorium Rosji. To jest dosłowny cytat. Scholz mówi otwarcie, nawet po tym, jak na Ukrainie zagościła wojna, Niemcy są gotowe do ponownej współpracy z Rosją. Wielu krytyków zarzuca mu, że jest zbyt uległy wobec Putina, ale patrząc na sytuację bardziej globalnie, można oczywiście zrozumieć, skąd bierze się taka niemiecka pragmatyczność. Niemcy od dziesięcioleci, będące takim motorem całej europejskiej gospodarki, robili przecież interesy z Rosjanami i to był trzon ich biznesu, ich hajsu. Mają wiele do stracenia w przypadku długotrwałego konfliktu z Rosją. Jest im to po prostu nie na rękę. Tym bardziej, że jak mówi sam Scholz, Rosja jest kluczowym partnerem w utrzymaniu stabilności energetycznej Europy. Scholz od dawna pokazywał, że stoi za Rosją. Oczywiście teraz się to niby skończyło, ale no patrzcie, sam odmówił ostatnio pomocy Ukrainie, a teraz już chyba wiemy dlaczego. Ano dlatego, że jak sam powiedział, boi się, że Ukraina użyje tego przeciwko Rosji. Zabawne, nie? I że nie bał się tego w ogóle powiedzieć w takiej chwili. Ciekawe, co na to Stany Zjednoczone, kiedy oni się wypowiedzą. No bo patrzcie, że wschód od zachodu różni to, że wschód się teraz jednoczy jak nigdy dotąd. Rosja, Korea Północna, Chiny, Indie nawet. A my? Jedni mówią tak, inni mówią inaczej. My jesteśmy za radykalną pomocą, bez patrzenia na koszty. Niemcy mają to totalnie gdzieś. Orban, już nie mówiąc o Erdoanie, o Turcji,
są przecież otwarcie i jawnie prorosyjscy. No co się z nami dzieje? To już nie jest kwestia tego, czy Niemcy robią dobrze, czy źle, bo być może robią dobrze, nie? Nie mówię, że nie, to trzeba było dogłębnie przeanalizować. Jednak my jako NATO, jako Unia Europejska powinniśmy chyba działać wspólnie i w porozumieniu, żeby te nasze ruchy były jednoznaczne, tak jak jest właśnie na wschodzie. No ale co, czas pokaże, czy ta strategia Scholza na przyjaźń z Putinem okaże się słuszna, ale jedno jest pewne. W obecnych czasach pełnych niepewności i zawirowań potrzebujemy jakichś liderów, którzy potrafią myśleć nie tylko o jutrze, ale i o całej nadchodzącej przyszłości. Następny temat. Poważny alarm na lotnisku w Hamburgu. 20 sierpnia 2023 roku o godzinie 12.11 wystartował rejs LH17 Lufthansa. Planowany kierunek Frankfurt nad Menem, ale do tego czasu samolot pasażerski przyleciał z około 194 pasażerami na pokładzie. Krótko po starcie załoga kokpitu A321 zgłosiła awarię silnika. Maszyna natychmiast wróciła na lotnisko w Hamburgu. W hamburskiej straży pożarnej uruchamia się poważny alarm. Samolot zawrócił przez Bad Oldesloe i ponownie bezpiecznie wylądował na terenie lotniska o godzinie 12.34. Nie wiadomo, co było przyczyną awarii silnika. Według wcześniejszych informacji maszyna była w stanie samodzielnie podjechać na miejsce postojowe i tam została odebrana przez lotniskową straż pożarną. Nie powinno być żadnych obrażeń. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w jednym z moich ostatnich materiałów wspominaliśmy już o tym, że pewien producent silników miał wycofać partię wadliwych jednostek, no i wtedy obiecano, że zostaną one wymienione. Jak się okazuje, ktoś mógł postanowić odwlec tę decyzję, a teraz po awarii A321 wszyscy możemy tylko domyślać się, czy nie był to jeden z tych właśnie silników. Wybór silnika do transportu w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej jak taka gra w rosyjską ruletkę. Przetrwamy, czy może nie? Zwłaszcza przez te wszystkie sankcje i to, że każdej firmie jest coraz ciężej. Załoga samolotu zareagowała profesjonalnie i niezwłocznie. To dzięki ich doświadczeniu, szybkiej reakcji samolot bezpiecznie wylądował, a pasażerowie mogli odetchnąć z ulgą. Ale czy to oznacza, że możemy teraz bezpiecznie sobie latać? Czy możemy być pewni, że następnym razem też tak będzie? Niech zaczną może kontrolować te samoloty, bo na razie kończy się chyba tylko na gadaniu. Bo z jednej strony jesteśmy świadkami niesamowitego postępu technologicznego, a z drugiej... Czy my czasami nie zapominamy o podstawowym bezpieczeństwie? Czy nie jest tak, że pędzimy do przodu nie patrząc, co zostawiamy za sobą? Mam nadzieję, że ta awaria będzie dla wszystkich przestrogą i mam nadzieję, że to, że odpowiedzialni za coś takiego, co się stało, jeśli faktycznie tacy są, poniosą odpowiedzialność.